2015 roku 74% mieszkańców Polski chciało przyjąć uchodźców. Dzisiaj 3/4 jest drastycznie przeciwko temu. Kiedy tylko ruszyliśmy z największym portalem polskojęzycznym dotyczącym uchodźców, Uchodźcy Info, zalał nas hejt na jakąś niesłychaną skalę. W Polakach został rozbudzony strach. W Polsce pokutuje taki stereotyp uchodźcy jako mężczyzny z Bliskiego Wschodu, muzułmanina i terrorysty. Po pierwsze, są tacy ludzie jak my wszyscy, a po drugie, każdy z nich jest inny, każdy z nich ma trochę inne problemy, ma inne marzenia. Prowadzimy pomoc bezpośrednio, gdzie pomagamy się zadomowić naszym nowym sąsiadom, uchodźcom. Z drugiej strony staramy się minimalizować lęki społeczne, tłumaczyć ludziom prostym językiem bardzo skomplikowane kwestie dotyczące kryzysu migracyjnego. Chcemy wspierać te kilkadziesiąt instytucji w Polsce, które pomagają uchodźcom. Ich sytuacja bardzo się pogorszyła po 2015 roku, kiedy zostały ucięte fundusze na ich działalność. Polskość zawiera w sobie uchodźstwo. Po rozbiorach, po powstaniach tysiące Polaków emigrowało do Europy, jak i do Azji, jak i do Stanów Zjednoczonych. Co wczoraj na schodach płakał. Głęboko wierzę w to, że to, jak przyjmujemy i gościmy innych ludzi, stanowi o tym, jakimi jesteśmy Polakami.